witajcie wszyscy. Z tej strony ponownie Starkey. I dzisiaj mam zaszczyt wam przedstawić grę, jak widzicie, Ori and the Will of the Wisps. Znaną też jako kontynuację gry wspaniałej i artystycznie, i ogólnie, właśnie Ori and the Blind Forest. Tym razem gra wyjątkowa, jak widzicie, spolszczona, a w rogu da się zauważyć mój profil z Xboxa, bo de facto mam to za pośrednictwem siostry i jej przepustki do gier Xboxowych. No i właśnie, nie wiem co więcej mówić poza tym, dzięki siostra. I jeszcze tak na wstępie pokażę wam jedną rzecz. 37 osiągnięć, rankingi, sterowanie, grafika. Wszystko jest. Tak więc, zaczynamy. Miejmy nadzieję, że uda nam się przejść całą grę z jak największą ilością achievementów. Dobra. Na początku gramy. I są łatwy. Normalny. No i oczywiście trudny. No ja zacznę na normalnym, nie będę aż tak przesadzał. I zobaczymy w ogóle, jak to się zaczyna i co za historia będzie opowiadana. Bo nie ukrywam, od kiedy grałem w jedynkę, trochę czasu minęło. Ale widzę, że oprawa audiowizualna dalej, na najwyższym poziomie. O, już można biegać i skakać. Ale nic poza tym. Meh. Jezu, jakie to piękne. O, pajączek z pierwszej części. Aha. Czyli fajnie, umiejętności niektóre pozostały. Albo mi się wydaje, albo to wszystko jeszcze dopiero się rozkręca. Więc fabuła zaczyna się idealnie w momencie, gdzie się kończy pierwsza, jeśli się nie mylę. Pierwsza część. Ja. Bodajże ona się kończyła na tym, że właśnie to jajko zaczęło się wykluwać, więc wow. Jajo głównego antagonisty pierwszej części. Ładne. O, Ori się budzi. Aha, czyli jest akcja, nawet nie mówią, co mam robić. O, mi prolog znów. Aha, czyli że jeszcze nic nie wiem tak naprawdę, co mogę, co i jak. Okej. Pierwszy lot. Pierwszy lot. Jest tak ładna ta słówka. Taka ładniutka. Fajna. Oj, a widać, że coś nie tak ma trochę ze skrzydłem. I owocki. Cała w sumie rodzinka. Początek dosyć podobny do tego, jak to się zaczynało właśnie w pierwszej części, ale jednocześnie odmienny. Jeśli rozumiecie, co mam na myśli. Chociaż pewnie nie. O, robaczki. Robaczki to oczywiście, że chcę zeżyć. Jak to mają w sumie osoby podobne w zwyczaju. Że bardziej taki generalnie, nie wiem, z osobą podobnym. Słyszałem jeszcze o większości muzyki, ale już, powiem wam szczerze, zachwyca mnie to. Hmm.
drogą, nie wiem, czy nie będę musiał trochę przyciszyć później muzyki, ale... No, jednak w miarę możliwości nie chciałbym tego robić, bo jednak muzyka jest tu na najwyższym poziomie, rozumiecie? O, i spadło maleństwo. Smutne. Więc w sumie właśnie tutaj jest taki temat dla was. Czy chcecie muzykę w pełni głośną, ale z mniejszą ilością mojego komentarzu? Czy chcielibyście jednak mieć właśnie przyciszoną muzykę, żebym mógł non-stop gadać na wszystkie możliwe tematy i w ogóle? Dlatego, że nie mogę sprawdzić naprawdę, czy cokolwiek potrafi moja postać poza chodzeniem i skakaniem. A znane życie pewnie już nie potrafi nic poza tym. Też pseudo wall jumpem. Nie wiem, czemu tak siedzę tutaj. Właśnie nie wiem, czemu tak cicho jestem w ogóle, skoro nie ma żadnych za bardzo dialogów, a muzyczka jest taka, no w miarę teraz cichutka. No ale cóż, już chyba tak przywykłem przy graniu Woriego, że za dużo gadać to nie można. Ostatnie garnatki, tak. W sumie tak. Pamiętam to wydarzenie. Może nie najlepiej, ale pamiętam. Okej, dobra. Nie, te animacje takie piękne, takie w ogóle wspaniałe. Yuro-kuro. Prawy trigger i można szybować. Nosić się z wiatrem. Umiejętność z pierwszej części. Ale ostatniej darmatki, nie rozumiem. Ja się rozumiem, o co chodzi, ale nie rozumiem, co, jak to ma pomóc. Dobra, zresztą chyba nie muszę wiedzieć. Poza tym, że można fajnie sruwać, tak jak w pierwszej części. Oni mają zamiar... Wow, zrobić mu substytut skrzydła. Fajnie tylko. No niestety wygląda z tego, że długo nie polatam sobie na piórku. Wiecie, mogło ono być samo w sobie tylko w formie, powiedzmy, przypomnienia wszystkiego. I pseudopajączek, taki fajny. Nie wiem, czemu mi się naprawdę z pająkiem wcześniej kojarzył. Teraz w sumie trudno powiedzieć, co to jest, ale dalej jest tak samo fajny jak kiedyś. I widzę, że dobry z niego rzemieślnik. Aha. Czyli na sobie będę jeździł. No fajnie. Aha, czyli można i szybować, i skakać podwójnie dzięki temu. Fajnie. Wow. Tylko co ja tak właściwie mam zrobić? Bo ja nie wiem, naprawdę. Mówili, że niebo jest w zasięgu rąk, tylko... Ja tu nie widzę dosłownie niczego, co bym mógł zrobić. Chyba, że trzeba wrócić nad staw czy coś. Może idę w złą stronę. A wiecie, no... To wszystko jest zasługą tego, że ja nie umiem w ogarnianie. Aha! Czyli tutaj. Oj. I się nauczyła spływać. Thank you.
się wydaje, albo właśnie widzimy drzewo, którym w sumie była już przygoda, oczyszczenie wody w pierwszej części. Atramentowe moczary. Dobra. Zanim jeszcze pójdziemy dalej, muszę, no niestety, przyciszyć trochę efekty, bo całkowicie mnie zagłuszają, wybaczcie, ale można przyszłość znajdę lepsze rozwiązanie. O. Już widzę życie. I w sumie jakieś trzy rzeczy, których jeszcze nie mam. Super! Wow. Nie wiem, czy powinienem tutaj iść, czy nie. Woda pewnie też jest groźna. Tutaj woda też znowu jest groźna. Więc gra jak nic. Wow. Pokazuje, że niby masz tutaj to wszystko, co miałeś. Niby jesteś wspaniały, potężny Ori. Bawiciel ślepego lasu. Jeszcze skupisko blasku. Blask służy do handlowania z przyjaznymi istotami. Można go wymieniać na przedmioty i ulepszenia. Okej. Okay. No właśnie. No. Więc jak mówiłem. Bawca ślepego lasu. Ori. Wielki, wspaniały duszek leśny. A niby jednak z drugiej strony... Tutaj to jak nic było fabularne. Właśnie gra też jest zrobiona w taki sposób, że... Mimo tej pseudo wielkości... Nie czuć tego. Czuć progresję od początku w ogóle. W sumie sam nie wiem, co ja chcę przez to powiedzieć, ale wow. Już, jak mówiłem, początek, a ja już jestem po prostu w niebo wzięty. A co tam w ogóle jest? Nie wiem, czy ja w ogóle tu powinienem złazić. O. Pochodnia? O, mam broń. No, już było. Spoko. Widzicie?
Ori ma pochodnie. Dalej nie czuję, że to jest dobre miejsce, żeby tutaj iść teraz, ale... No trudno już. Wlazłem to. Odwleść się nie da. Drzwi na runy. Normalnie tak jak w oryginale. A. To teraz mogę... Czy to poza zwykłymi obrażeniami niewielkimi podpala jeszcze drewniane elementy? Ale jednak nie wszystkie. No jak mówię, już nawet za takie mechaniki gra ma u mnie plusa. O, ej, co to za stwór? Porozmawiać z Tokiem. No nie wiem, kto to, ja już wiem. Aha, czyli tutaj dialogi nie przemijałem same. Fajnie. Toran, Matan. I wybaczcie, nie będę czytał. Może później, jeśli będziecie błagać, ale na razie... No jakoś tak nie czuję się, że jest to konieczne w tej grze. Czy tutaj są... misje nawet? Wow! Powiem wam się szczerze, staram się nie śledzić za dużo informacji o rozwoju. Głównie dlatego, że... No, bądź wiedziałem, że gra nie będzie... Mówiąc szczerze, na mój budżet. Oj, widzę, że jeszcze dalej trochę za głośno. Dobra, wybaczcie to wszystko, ale jak mówiłem, pierwsze uruchomienie, w ogóle nie ruszałem. No ale teraz, kiedy dowiedziałem się, że zaprosili swoje przepustki do gier na Xboxa, którą siostra posiada dla swojej konsoli, właśnie mam dostęp do Oriego, to nawet nie czekałem. Gdy tylko stało się to dostępne, to widzicie, że już nagranie. O, kulkę życia znalazłem. A nie, energii, albo życia. Dobra, nie wiem co to było, coś znalazłem i to się liczy. Pierwszy groźniejszy przeciwnik, czyżby? A, czyli pierwsza śmierć. Taka pełnoprawna. Chociaż, dobra. Tu nie chodzi o maszowanie przycisków. Żeby pokonać tą bestię, trzeba po prostu w odpowiednim momencie odpowiadać na jej ciosy. Dobra. Jest to wykonalne, powiem wam szczerze. Dobra. Na pewno dla mnie to już jest swoisty plus, że walka tutaj bądź co bądź wymaga trochę... no... przysłowiowego skilla, żeby coś osiągnąć, a nie wspomnienia w przycisk, jak to było w pierwszej części. Oj. Nie mi zepsuło. O, niebieski mech. Wow. Nie. Ta gra jest taka piękna. Nie wiem, co ja teraz mam tak właściwie zrobić. Bo bez pochodni czuję się taki trochę bezsilny. A, dobra, już widzę. No. No nie. Nie, no. Wow. Wybaczcie, że tak się zachwycam, ale to jest po prostu... po prostu piękne. Nie wiem, jak inaczej to określić. Jak na obecny moment naprawdę mnie zachwyca gra. I wizualnie, i ogólnie, rozgrywkowo, więc... tak nic, spory plus. I mamy kamyk. Dobra. Tak więc teraz trzeba wrócić. Nie wiem, powiem wam szczerze, co o tym myśleć. Czy ta misja to na pewno jest dobry pomysł, jak na Oriego, chociaż... No, nie, nie! Nie! Ech. Jak zwykle musiałem dostać obrażenia. Na pewno doda życia to... tej
tym wszystkiemu. Dobra, teraz gdzie? Właśnie, tutaj nie byłem jeszcze. Bez pochodni nie przejdę. Meh. Czyli, że zepsułem. Ale pewnie jeszcze tutaj wrócę. O, Jodona Nuś. O, Mira. Ono, Mira. Eza Udzik. One. Ono. Ani Nugzam. Au. Nawet widać przedmioty, które dają, więc jest nieźle. Dobra, tak więc pamiętać należy, żeby tutaj wrócić, jak tylko zdobędę znowu jakieś nowości i w ogóle tam coś jeszcze było. Sporo tu tego, czy... Ja naprawdę pominęłem coś takiego oczywistego? Ja wygląda na to, że tak. Jestem, jak widać, w najwyższej formie. Co to? Takie duże jakieś, złe, niedobre. Dobra. Ale zanim pójdę naprzód, to muszę po prostu... Nie potrafię sobie odmówić cofnięcia się i może... wzięcia kolejnej. No niestety. Wygląda na to, że porządnie zepsułem. O, czysta woda. Serio, i znowu musisz się uczyć oddychać. Meh. Serio? Nie, nie, nie. Liczyłem tu na pewno na jakieś znajdźki, a jak na razie nie ma za bardzo niczego. Delikatnie się zawiodłem, mogę powiedzieć szczerze. Chociaż to jest początek gry, więc pewnie wszystko, jak zwykle to bywa, rozkręci się później. Tak więc idziemy. Super. Już pierwsza ucieczka? Ja. Pierwsza pogoń i ucieczka. No cóż, z takich właśnie też rzeczy Ori był dosyć dobrze znany. Aha, to ja mam uciekać czy mam go bić? Aha. Pewnie fabularnie uzasadnione. A nie, nie, to nie jest uzasadniona fabularnie porażka. Tutaj trzeba z tym wygrać. Okej. Wydaje to... No, nie, nie. Nie zdążyłem. Super. Już pół serca stracone? Nie. 1/5. No i tutaj oczywiście też dostaje się. Dobra, nie rozumiem, jak z tym walczyć do końca. Aha. No, a, czy trzeba to... Dobra, na pewno wiem, że trzeba to wpysk. Ale nic poza tym nie rozumiem. Aha. Jak podnosi łapę, to można mu przerwać atak, bijąc go wtedy. Ale nie zawsze, dobra. Albo coś nie tak... Zrezygnuj z wyzwania, serio? Czy tutaj można zrezygnować ze wszystkiego? Nie, to jest jakiś znaczący minus, w moich oczach przynajmniej. Oczywiście nie będę tutaj mówił za resztę, może ktoś uzna, co jest naprawdę ciekawe. Dobra. Nie wiem. Powiem wam szczerze, nie wiem, co tu mam tak właściwie zrobić. Nie. Wow. Nie sądziłem, że taka gierka jak Ori daje aż takie wyzwanie już na początku. No, Ori, biegnij. Dobra, teraz już widzę, że to jest przegrana. Jak nic, przegrana. Chociaż może jakimś cudem znajdę ciekawe rozwiązanie tego wszystkiego. Dobra. Aha.
nie ma co z nim walczyć tam na początku. Ale tutaj można go trochę chyba skłoczy. Ej, udało się! Zabrało mi pochodnie, ale... ale się udało! Wow! Spodziewałem się, że będzie trudniej, jak już tak się chwilę pomęczyłem, ale... No, nie będę narzekał! Fajne. Nie, nie, nie. I już pewnie pogubiłem pełno rzeczy. Dobra, kolejne runy. A Ori jest ledwo żywy, rzecz jasna. Więc w sumie... lada moment znając, że cię trafi mi jakiś pojedynczy kotostwór, czy cokolwiek to tam nie było, być po mnie. Dobra, zobaczmy tu. A. Żyćko i prawdopodobnie właśnie zablokowałem... Nie, nie zablokowałem sobie wyjścia, nie jest aż tak źle. Dobra, więc lecimy dalej. Już tak spowalnie, jakby to miała być kolejna scenka. Uuu, drzewo! Skądś kojarzę takie drzewa. Skądś naprawdę kojarzę drzewa o podobnej strukturze. Tak. Ori zyskuje nowe moce. Nareszcie. Nareszcie jakieś coś się dzieje. Chociaż mówię tak w sumie dosyć bez sensu, bo w sumie gram niedawno i... Dobra, w sumie gram dopiero 27 minut, a niby narzekam. Aha. Strasznie dziwnie gadam, ale jestem po prostu podekscytowany i sam w sumie nie wiem, co mówię momentami. Oj. I znowu smuteczek. Dowiedzieli, dokąd udał się Ori. Nie wiem. Ale... Ło, ale tu ładnie. Te dziwne cosie? Naprawdę jestem zainteresowany Orin. Z jakiegoś powodu. Zdobywasz umiejętność. Przytrzymaj lewy trigger, by wpisać ją do umiejętności i wykonać atak combo. Aha. A teraz użyj światła. Chcemy zobaczyć. Wow. Czyli, że... atak oświetlistym ostrzem z bliskiej odległości. Aha. A, okej. Czy już mam swój własny mieczyk. Dalej można łatwo pewnie... zginąć w ogóle, ale... Ło. Czyli Ori tutaj naprawdę będzie miał chyba... prawdziwy arsenał broni godnej wojownika, wręcz. Wow. Nie, jak dla mnie jest to... spory plus. Bo nie ukrywając... system walki, który widzieliśmy w... pierwszej odsłonie, moim zdaniem był... zbyt... prosty. Chociaż widzę, że tutaj też... na spamowanie można wiele osiągnąć, ale jednak chociaż minimum tej strategii, no jest tu mile widziane. No, tak. A to też mogę już. I co my tu mamy? Magnes. Otrzymano nowy kamień. Kule przylatują do Ori z dalszych odległości. Do Ori? Oriego? Ori? Czyli albo to jest dziewczyna i to tak sugerują, albo nie odmieniają, bo płeć nie jest jasna i tyle. Nie wiem, się zobaczy. Dobra, tylko jeszcze muszę sprawdzić parę rzeczy, czy na pewno nie pomijam niczego. Wow, ale grafika jeszcze ładniejsza niż w pierwszej części. No i w sumie mówiłem, że się zawiodłem czymś, nawet już nie pamiętam czym. Na pewno przeminęło. I tylko dalej mam nadzieję, że jednak bez pochodni dam radę się tam dostać w te wszystkie miejsca. Bo jeśli nie, no to naprawdę nieźle sobie już, no, skomplikowałem życie.
Chociaż nie sądzę, żeby ta gra należała do tych, które każą za nierobienie wszystkiego od razu. Aha. I znowu kociaki. Aha. Znajdywacza. Nie. Tłumaczenie dobre. W moim odczuciu naprawdę nawet bardzo dobre tłumaczenie. A poza tym, że tłumaczenie jest porządnie zrobione, to jest dla mnie najistotniejsze. Jest dostępne od razu w dniu premiery. To jak nic jest wielkim plusem, jeśli tak jak ja teraz chcę się jak najszybciej grać w grę, muszę pokazać ludziom czy cokolwiek. No, wyświetlanie mapy, nie. Ale zanim to... Okej, okay. Dobra, nie gin, Ori, nie gin. Chyba dobra, nie, muszę wyłączyć te wibracje, bo już zaczynają mnie wkurzać. Dobra, wibracje, gdzie to jest? Wyłączamy. Prawda, one są elementem takim dosyć, może nie tyle co fajnym, ale na pewno istotnym dla jednak doznań według niektórych. Ja natomiast ze względu na to, że mój pad jest strasznie głośny, wolałbym bez nich żyć, więc widzicie, właśnie włączyłem. Dobra, co my tu mamy? W sumie nawet nie wiem, gdzie ja idę i po co idę, ale wiem, że idę. Czyli już znowu mamy kabeczki do przenoszenia. Mam nadzieję, że się nie zerwie. Dobra. Nawet jeśli dalej kamyk nie pójdzie, to i tak mogę zwiedzać dzięki temu. Byłem tu już? Nie. Nowe miejsce. Fajnie. Oj. Nie, wybaczcie, że tak się ekscytuje jak jakiś dzieciak czy coś, ale... No mi się to naprawdę podoba. Dobra, w dół. I jesteśmy... w sumie... prawdopodobnie dalej w tym samym miejscu, tylko... trochę inna klasa. Już widzę, że mapy tutaj też można odkrywać samemu, ale... zgaduję, że też prawdopodobnie są dalej kamienie od map. A może nie? Dobra. Tak czy siak, jesteśmy tutaj. I chyba tam u góry właśnie było to wyzwanie całe? Nie, to... A może jednak... Nie wiem. Chociaż... tak. To samo miejsce, więc nawet nie ma co tutaj zwiedzać na obecny moment, tak czuję. No, dobrze, Ori. Idziemy. A, znalazłem drzewo z drugim szkilem. Nieźle mi idzie. Oj, już. Podwójny skok, no podstawa każdej dobrej metroidwani. Jakiś sposób na podwójne skoki. I kamyk. Co tym razem? Wspinaczka. Aha. Czyli teraz... ja mam tu jakieś moce, które... muszę aktywować. Wow. A, czyli teraz kule do mnie przychodzą i... mogę się wspinać. Okej, okay. Dobra. Wspinaczka w sumie była też w oryginale, ale tam to było zapewnione jako taką, no w sumie z automatu jak się odkryło moc, a tutaj widzę... dobra, może nie tyle co widzę, co da się zaobserwować w sumie niewielkie różnice, ale jak nic jest to na plus. Wiecie, większe wyzwanie, bo de facto trzeba będzie teraz zarządzać tym, jakie moce chce się posiadać, a nie... tak mówiąc potocznie, na chama ładować wszystkie możliwe skille naraz i po prostu cieszyć się tym, że ma się rozwiniętą postać, która może wszystko. Jak nic, możecie się ze mną zgadzać bądź nie, ale dla mnie jest to akurat dobry ruch. Przynajmniej ze strony twórców, wiecie, no.
I mamy już prawie 40 minut, ale wiecie co, jako że jest to odcinek premierowy w sumie, pociągnę to do tych 45 może nawet. No. Dobra. Widzę, że tam coś dalej jest, ale chyba nie wiem jak tam... O, dobra, zauważyłem jak tam... Chyba wajchnąć wajchę. Ja mądry jestem, widzicie? Taki mądry, że już sam znalazłem rozwiązanie. Dobra. Nie, normalnie. Ja się tu będę chyba ekscytował tą grą do końca świata jeden dzień dłużej, ale... I taki już mój urok. Jest naprawdę dobra gra, albo przynajmniej zapowiada się na dobrą, czy to audiowizualnie, czy to pod kątem grywalności, czy cokolwiek, rozumiecie, to nie potrafię po prostu siedzieć cicho. Dobra. Mamy kamyczka, chociaż w sumie to są runy bodajże, ale i tak, dla mnie to będzie kamyczek. Dobra, Ori, biegniemy, łap się ściany. I w sumie... Już mogę wam powiedzieć, że jak nic, z mojej strony możecie liczyć na pełne zaangażowanie, przynajmniej na razie, i pełną chęć na nagrywanie. W sumie, czy ja sprawdziłem wszystko, co się da? Nie no, tutaj nie byłem jeszcze z tej strony, więc... O! Punkty zapisu. Było w sumie już w pierwszej części, więc nic nowego, ale w sumie chyba już wiem, gdzie są te de facto jedyne miejsca zapisu. Tutaj przyznam się, że akurat słyszałem i w sumie do tej pory gra to udowadnia. Nie ma opcji robienia swoich miejsc, jak to było, jak to miało miejsce w pierwszej odsłonie. Teraz w sumie ten stwór nie miał ze mną szans, najmniejszy. Dobra. Nie ma tu nic, to taki, w takim wypadku chyba warto byłoby powrócić do lokacji wcześniejszych, póki jeszcze mam te parę minut czasu antynowego. Nie. Ja normalnie... Nie będę ukrywał, właśnie liczyłem na to, że kiedyś będę miał możliwość zagrania, ale aż do wczoraj nie wiedziałem, że będzie to miało miejsce w sumie w dzień premiery. No w sumie wiem, że tam niektórzy dostali przedpremierowo, tam już wczoraj dostęp do gry. Ja niestety nie należę do tych wpływowych ludzi. Dalej, spróbuj zniszczyć tego kręgosłupa. Nie mógł. No to trudno, jak nie mógł zniszczyć, to ma karę. Dobra, żeby tutaj wleźć, trzeba zapłacić dwie runy. A ja mam tylko jedną, dobra. Może znajdę drugą w sumie? No i proszę. Zrobiło się to szybciej niż myślałem, więc... No. Idziemy. Jak widać, w tym obszarze niestety woda już jest skażona czy coś, więc... Trzeba będzie ostrożnym być. Dobra. Hits Ori. I w sumie fajnie, że glutki zostały, czyli... W sumie najbardziej podstawowy przeciwnik, bądź co bądź, ale jednak. I gdzie idę? To jest chyba powrót. Tak, to chyba jest sposób właśnie na powrót. Jeśli się nie mylę, chyba widziałem to od drugiej strony wcześniej? Nie, nie widziałem. Ale podobne miejsce na pewno było już widoczne. No i to właśnie lubię w takich grach jak Ori. To, gdzie się dostaniesz, determinuje to, co potrafisz i to, jak sprytny jesteś. Oj, nie, 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 Ori, nie. Wyskakuj. Niestabilny kij. No cóż. Nie będę ukrywał. Nie spodziewałem się tego, i trochę, jak widzicie, mi się oberwało przez to. No niespodziewanie się. Jeśli da się tak to nazwać. Chyba tak. Chyba jest to prawidłowa forma, no ale dobra. Jeszcze 5 minutek, jak mówiłem, no.
chciałem się trzymać w okolicy 45 minut, bo zauważyłem, że jeśli film jest dłuższy, to nie dosyć, że przesyła się aż za długo. Mówiąc oczywiście na moim internecie z perspektywy mnie, który tam bądź co bądź trochę zarządza tym wszystkim i... Albo tam na dole coś pominąłem, albo nie wiem co. Ja, chyba będę musiał tam jeszcze wrócić później. Makiki. Czyli muszę znaleźć gdzieś kieł wyjca, albo jego czaszkę. Czyli inaczej mówiąc kieł. Dobra, tam jest chyba droga naprzód, tak, więc ja się jeszcze trochę cofnę, pozwiedzam, może odnajdę właśnie dzięki temu jakieś nowe moce, czy cokolwiek. Oczywiście, jak to bywa z grami tego typu, prosiłbym o brak spoilerów. Opinie, jakieś fakty, czy... porady odnośnie tego, co mógłbym robić lepiej z tego, co już robię, ale jakieś takie delikatne, jeśli już. No jednak spoilerów nie chciałbym w ogóle, rozumiecie chyba. De facto jest to spowodowane tym, że gra jest nowa. Ja lubię tego typu gry i brawura, trzymaj, zadawaj i otrzymywaj większe obrażenia. O! O 15%. Nie wiem, czy to dużo, czy nie, ale już widzę, że w sumie mogę pozwiedzać to wszystko na spokojnie, to co widziałem wcześniej. I przy pochodni nie dałem rady zrobić. Dobra. Czyli tutaj. Aj, nie. Za ciężko będzie tam wrócić w ten sposób. Więc chyba lepiej będzie po prostu w ten sposób. Tak. Właśnie, tak. Nie no, jest dobrze. I trafiłem. A mi się wydaje, że to wcześniej pod wodą było. Chyba było pod wodą. Przyjąć światło? Co to robi? Znowu jakaś moc! Nie mówcie, że już... Pierwszy odcinek, ja już mam trzy moce. Regeneracja. Aha. Aha. Dobra, regeneracja, czyli nowa zdolność. Wiecie co, no... Chciałbym tego nie zauważać, ale... Aż za bardzo mi to... No, de facto można powiedzieć śmierdzi, chociaż nie byłbym aż tak pewien tego stwierdzenia. No, ale aż za bardzo mi to po prostu przypomina Hollow Knighta, więc... No... Po prostu nie wiem, czy to dobrze, czy źle w sumie. Dobra, czyli to dalej jest jeszcze za trudne do przebicia. Ale może inne rzeczy nie będą za trudne. Tak więc tylko pójdźmy jeszcze zobaczyć, czy da się nadrobić błędy i czy w ogóle dało się tutaj wejść wcześniej. Tak, dało się. No i zostało tylko coś takiego, tam też polezę już teraz. I na tym w sumie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nie słyszeliście, no ale w sumie jeszcze udało się właśnie idealnie zgrać moje plany z tym, co domownicy potrzebują, bo właśnie zostałem zawołany. Ale dobra, tym później. O, pamiętam cię. W sumie aż tak dawno temu byłeś pierwszym przeciwnikiem potężniejszym, z którym walczyłem. A, kolejny. Super. Dobra. Nie, jak nic, inspiracja Hollow Knightem aż za mocna. Dobra, ale mniejsza o to teraz. Czy tutaj zwiedziłem wszystko, co się dało? Właśnie nie. Czy da się coś więcej zrobić? Szczerze powiedziawszy, nie sądzę, chyba że... A nie, no da się. Z podwójnym skokiem to się chyba wszystko da. A, to jest dalszy ciąg w sumie. I, czy zbyt znowu jakiś kamień? Nie. Gorlecka ruda. Znaczy, że rzemieślnik może użyć do naprawienia konstrukcji. Dobra, znalazłem co chciałem.
Mam nadzieję, że gra ma dosłownie autozapis taki porządny, że jak teraz bym wyszedł, to będzie wszystko dobrze. No i oczywiście, napiszcie, co sądzicie o grze, ja jestem zachwycony. I do zobaczenia w następnych epizodach z gry Ori and the Will of the Wisps. Bądź tłumacząc, Oli i Wola Duchów, czy coś takiego? No dobra, trzymajcie się. Hej!